Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że chodzą słuchy o koalicji PiS i Konfederacji. Obie partie na tym by dość mocno skorzystały, także zobaczmy, co oni mają na ten temat do powiedzenia. Jak wiemy, PiS słabnie... Aż mi przez gardło nie chce to przejść. Jak wiemy, PiS słabnie, ale jednak nie na tyle mocno, żeby przegrać wybory. Nie po to tak inwestują w media polityczne, żeby zejść ze sceny. Akurat w takim momencie. To by się po prostu nie kalkulowało. Kombinują jak mogą, choć co jak co, ale o większość w rządzie będzie im tym razem dość trudno. Mimo tego, że właśnie moim zdaniem kolejne wybory również wygrają. PO raczej szans jeszcze po prostu nie ma. Myślę, że te szanse mogłyby wzrosnąć, gdyby na przykład Tusk co niektórym zabronił wypowiadać się publicznie. Bo tam od lat lecą takie wtopy w telewizji, że później cała Polska się z nich tylko śmieje. Albo niech popracują troszkę nad argumentacją, bo zazwyczaj przy uzasadnianiu swoich wypowiedzi robią z siebie trochę takich klaunów. No ale co z tą koalicją? Koalicja, której nikt nawet sobie nie wyobrażał. Koalicja, której nikt się nie spodziewał. A jednak mi jakiś czas temu przeszła przez myśl taka sytuacja. Ale sama nie mogłam w nią uwierzyć. Także no, jak podaje Wirtualna Polska? W rozmowie z Super Ekspresem Bolesław Piecha przekazał, że nie ma mowy o koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. Poziom sporu i napięć jest duży, wyjaśnił polityk. Poseł nie wykluczył jednak koalicji z Konfederacją, ale pewne osoby, które utrzymywałyby swoją pozycję, byłyby dla nas trudne do zaakceptowania. Mam tu na myśli posła Brauna, dodał Piecha. Rozmówca tabloidu podkreślił, że oprócz Brauna to tam można byłoby się dogadać. Sprawę skomentował już Janusz Korwin-Mikke, który w rozmowie z Super Ekspresem stwierdził, że w polityce niczego nie można wykluczyć, choć na pewno wykluczamy jakąkolwiek współpracę z partią Razem. Polityk Konfederacji zaznaczył, że każdy koalicjant, niezależnie czy byłoby to PiS czy PO, musiałoby się zdecydować na likwidację reszty socjalizmu w Polsce, czyli na prywatyzację służby zdrowia, oświaty i PKP. Wyjaśnił. O tym, że każda koalicja po wyborach w 2023 roku jest możliwa, przekonany jest politolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Bartłomiej Biskup. Ekspert w rozmowie z Super Ekspresem zaznacza jednak, że dopiero podział mandatów i dokładne wyniki będą początkiem do rozmów między partiami. No i co to oznacza? No oznacza to, że każdy chciałby rządzić. Nie ma takiego człowieka, który nie chciałby być tak bardzo decyzyjny, mieć moc sprawczą i dostęp do pieniędzy. Obu partiom by się to opłacało, jednak chyba najbardziej PiS-owi. Chociaż nie wiem. PiS-owi brakuje posłów. Wiemy też, znaczy domyślać się możemy, że w obecnej sytuacji i przy obecnym kryzysie PiS może i nawet chciałby pozbyć się tego socjalu, który zafundował. Jednak nie wie teraz, jak to po prostu zrobić. Więc tutaj jakby się połączyli, sprawa byłaby prostsza. Z Braunem mogliby zrobić to, co Konfederacja zrobiła przed wyborami z Korwinem, schować go do szafy na jakiś czas i zabronić mówić głośno to, co myśli. Chociaż patrząc na to w ten sposób, że już po koalicji, to raczej Braun nie byłby już nikomu potrzebny, więc chyba większość z nich odetchnęłaby po prostu z ulgą. Konfederacja mogłaby próbować forsować swoje ustawy, zwiększyłoby to szanse na jakieś negocjacje i dojście do jakiegoś celu z ich programem. I choć mówię o tym wszystkim, to jednak czuję z tyłu gdzieś taki niesmak. Taki aż ciarki przechodzą. To wydaje mi się jednak, że to chyba jedyna szansa dla Konfederacji, żeby cokolwiek ze swojego programu móc wprowadzić. Czy będzie to takie kukizowanie? No oczywiście, że tak. Czy wyborcy Konfederacji będą czuli się oburzeni? No oczywiście, że tak. Czy Konfederacja może przedstawić to w taki sposób, że wszyscy będą temu pomysłowi klaskać? Jasne, że tak. Wystarczy powiedzieć na przykład, że dzięki temu będą bronić Polaków przed PiS-em. Będą wdrażać swoje pomysły.
będą negocjować tak, żeby przedsiębiorcom żyło się dobrze, a socjalizm poszedł w zapomnienie. Że właśnie dzięki temu będą mogli zrobić wszystko, żeby złodziejski ZUS poszedł w zapomnienie. I to jest też szansa, żeby więcej osób przekonało się do Konfederacji i żeby już na przykład w kolejnych wyborach mogli być samodzielni, być taką samodzielnie rządzącą po prostu partią w Polsce. Już wtedy byłaby duża szansa, żeby nie było tylko PiS i PO, tylko Konfederacja PiS PO-KO. No i ja bym takie tłumaczenie kupiła, bo czemu nie? Droga Konfederacja, jeśli chcecie, mogę wam pisać takie wytłumaczenia. I serio, jest to coś, co jeśli się dobrze przedstawi opinii publicznej, nie popełniając oczywiście tego kukizowego błędu, to da się. Da się to zrobić jeszcze z poklaskiem. Tylko przed skorzystaniem z moich rad bardzo proszę najpierw o kontakt. I oczywiście rozgadaliśmy się tutaj o samych pozytywach, jednak są również negatywy, które dla mnie są trochę jednoznaczne. Jednoznaczne na przykład z utratą zaufania. Jednak zaufanie do polityków to i tak duże nadużycie. Bo przecież komu jak komu, ale politykom raczej ufać się nie powinno. Bo na przykład taki PiS może teraz pozwolić sobie na wszystko, bo przecież z góry wiadomo, że to są szuje, nie? I nic nas nie zdziwi już. A tutaj Konfederacja chce pokazać, no przynajmniej do tej pory chciała pokazać, że można robić dobrze obywatelom, można wyjść im naprzeciw i postawić ich na pierwszym miejscu. No i w sumie do tego też dalej pasują te tłumaczenia, które im zaproponowałam we wcześniejszych minutach filmu. Tylko oczywiście, no kreowali się na partię taką godną zaufania. Wiadomo, kto patrzył na wyniki głosowań, kto za czym głosował, kto się wstrzymał, to też Konfederacja nieraz podnosiła mi tym ciśnienie. Właśnie czasami taką biernością, bo moim zdaniem takie milczenie właśnie mimo wszystko i tak oznacza zgodę. I co wyborcy Konfederacji straciliby na tej koalicji? No z jednej strony okazałoby się, że w to, co wierzyli do tej pory, nie było aż tak ważne. To, co zrobił złego PiS, już by nie było tak istotne. Wytłumaczenie całej tej sytuacji? No, Konfederacja by poszła to wszystko zmienić. Same plusy, kurde. Albo tak dobrze mogę wytłumaczyć tę sytuację po prostu. Wiecie, Kukiz popełnił błąd, nie? I na błędach trzeba się uczyć. Najlepiej cudzych, nie na swoich. Ała, nie na swoich. I oczywiście to są wszystko spekulacje. Nic nie jest tutaj potwierdzone. Jednak Anna, nauczona doświadczeniem, jeśli podają takie hasła w dużych mediach, to jest to moim zdaniem takie trochę badanie opinii publicznej. Sprawdzanie, jakie będą komentarze, nastroje, jak bardzo ludzie się zdenerwują lub jak bardzo ludzie będą przyklaskiwać całej tej nowej sytuacji. Jeśli się okaże na przykład, że ludzie są źli, to wyjdą sobie reprezentanci tych oto właśnie partii i zaprzeczą wszystkiemu. Powiedzą, że przecież w ogóle nikt nie powiedział, że tak będzie, że oni nie wyrażają na to zgody i że żadnej koalicji w planach nie ma i nie było. I że można spać spokojnie. A jeśli będą jednak wszyscy zadowoleni, no to wiadomo, co się stanie. No także, kochani, dajcie znać, czy koalicja Konfederacji z PiS-em to byłby dobry pomysł? Czy przyniosłoby to jakieś korzyści? I czy przede wszystkim wyszłoby to na dobre Polakom? Czy jeśli głosujesz na Konfederację, to czy byłbyś zadowolony z takich kroków, z takich działań podjętych? To mnie bardzo interesuje, także jeśli głosowaliście, głosujecie lub macie zamiar zagłosować na Konfederację, to czy jeśli doszłoby do takiej sytuacji, bylibyście tym usatysfakcjonowani. Kolejne ogłoszenie parafialne, tak na szybciutko, szybciutko, no to YouTube po prostu, ja myślałam, że mnie to nigdy nie dosięgnie, nie? Że Anna po prostu płynie z falą. Ale wziął skubany i ucina mi zasięgi. Ale to już mi tak poucinał, że mi nie wolno jest powiedzieć nazwę tej maszyny z długą lufą, która robi pif-paf na ly. No bo film w ogóle nie dostajecie na pewno żadnych powiadomień. Nie wyświetla wam się mój film ostatnio na bank wproponowanych. Jeśli tak, na pewno nielicznym. Po wyświetleniach widzę, że to jest jakaś masakra z tymi zasięgami. Monetyzacji nie ma. Oczywiście to, wiecie, ta monetyzacja to już nie chodzi o same pieniądze. Chodzi o to, że jak nie ma monetyzacji, no to film się nie poleca nikomu. No bo po co YouTube ma polecać film, na którym on nie zarabia? Znaczy YouTube zarabia, ale nie zarabia na tyle, żeby być z tego zadowolonym. Więc tego filmu po prostu nie poleca. I ten film się nikomu nie wyświetla. I mimo tego, że będziemy podejmować teraz ważne tematy, no to zrobiło mi ciach.
Także jeśli będziecie widzieć, że tam, nie wiem, 1000 wyświetleń jest na YouTubie, no to to wina YouTuba, bo patrząc na statystyki z Facebooka, który nie uciął moich zasięgów, to tam jest dużo, 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 dużo lepiej, jeśli chodzi o wyświetlenia, jeśli chodzi o ruch na filmie i tak dalej, więc no YouTube po prostu stwierdził, że Anka, przegięłaś. Jakoś będę musiała z tym żyć, także jeśli nie dostaniecie powiadomienia, to serdecznie Was zapraszam, zaglądajcie od czasu do czasu, czy ja tu jeszcze oddycham. No, buziam. Pa.